Dobra, będziemy zaczynać. Rozbiegówka zrobiona. Myślałem, że kogoś szukasz tam na parapecie. Ja się karmię promieniami elektromagnetycznymi. Z takim piorunem. I bezpieczniki wkręcone. Czym się żyjesz, takim się staje, wiesz? No. No to Oktawia, masz perspektywy ze mną? Narzeczona Frankensteina. Było. Nie wiem, czy to nie było z tym Gene Wilderem. Było. No na końcu ustalała fryzurę, nie? Tak. Wow. Ale sobie stworzyłaś? Jak jesteśmy we Włóczykiju, to teraz jeszcze Buka przyjdzie. I się wszyscy będą bali. Nie, no myślę, że kto miał przyjść, to przyszedł. A ile osób było zaproszonych? Kilkanaście, może kilkadziesiąt. Coś. Na Facebooku, ale na Facebooku to tak różnie to było. Część potwierdziło, a część zainteresowała. Ale to różnie to bywa. Pierwsze spotkanie to też tak bez jakiegoś większego rozgłosu. Pierwsze. Znaczy kolejne, powiedzmy, z cyklu tresury, jako ona istnieje. Ona istnieje już ponad 2 lata. Ale tak, żebym ja prowadził, to jest pierwsze. Do tej pory, jeżeli się spotkania odbywały, to raczej w cztery oczy. I to sama tresura była wprowadzeniem do tej części terapeutycznej, jakby z takich spotkań indywidualnych. Bo pomysł jakiś czas temu już się zrodził. To akurat zaraz o tym powiem. Oczywiście Olek z tresury mnie to do tego nakłonił. W jakiś tam sposób zarzucił pomysł. Wsadził ziarenko i on zaczął kiełkować. Jakieś pół roku to zajęło. Aha. Może trochę dłużej, bo... Dobra, zamkniemy drzwi. Kto ma przyjść, to przyjdzie. Oni się wzajemnie motywowali. Przepraszam, ostatni teraz to wyłączę. Dobrze. Ufam, że tak ma być. Ja powiedziałam, że jem. Miałam na czuć, że jem, ale akurat rzucam się jedzenie. Właśnie mi się przypomniał i myślę, że też można zrobić któreś spotkanie na temat, to był taki film z Jimem Carreyem, ciąg niespotykanych zdarzeń, coś takiego. Przypomnę sobie tytuł. Jak go oglądnę, to to może być też ciekawe. Zaraz, super.
Okej, okay, to witam wszystkich. Zaczynamy pierwsze takie prowadzone przeze mnie spotkanie tresury Matrixa. Myślę, że zacznę od tego, czym jest tresura Matrixa, ponieważ ile osób wie? Dwie chyba w tej chwili wiedzą, co to jest tresura. Ja nie wiem. No każdy wie, co znaczy tresura. Nie, tresura Matrixa. Tresura ma być takim mocnym słowem. Dzięki temu część osób już na samo brzmienie słowa tresura już jest odrzuconych. Już się kurczy. Tak. Albo ma większą skórkę. Ale to najczęściej zauważam, że są osoby, które mają lęk przed byciem tresowanym, przed brakiem kontroli nad tym, co się dzieje w ich życiu. Ja nie będę tresowany, ja nie będę tresowana, to nie dla mnie, idę stąd. I o to chodzi. I o to chodzi. Jeżeli to nie jest dla kogoś, to to już jest pierwsza bariera pokonana. Albo niepokonana. Jeżeli komuś pręży słowo tresura, odpada. Mi się kojarzy, pręży jak najbardziej, ale w pozytywnym znaczeniu słowa. No, ale wiesz, jeżeli jest w negatywnym, to już jest odrzut. I dobrze, bo ta osoba odnajduje siebie, zauważa, że to nie dla niej i idzie w innym kierunku. Matrix. Tu akurat jest często też nawiązanie do filmu, że żyjemy w czymś w rodzaju iluzji. Też jest to, słowo pochodzi od słowa macierz, matka, więc nawiązanie do źródła, skąd pochodzimy. Tu akurat jeśli chodzi o nazwę tresura Matrixa, nie będę tego rozwijał, jest to wszystko na internecie. Bardziej wolę opowiedzieć to, jak to wygląda z mojej perspektywy, ponieważ tresurę Matrixa znam od roku czasu. Teraz będzie mniej więcej rok. Przyszło to... Myślę, że bez zdziwienia przez Facebooka, media społecznościowe. Znajomy zaczął udostępniać. Miał taką fazę, że wrzucał filmy właśnie Andrzeja i Olega. Zainteresowałem się tym. I zaiskrzyło. Im więcej oglądałem filmów, cofając się wstecz, zacząłem od bieżących i cofałem się coraz bardziej wstecz do najstarszych, okazywało się, że to jest pokrewne z moimi doświadczeniami. I jeśli chodzi o tą formę terapeutyczną, metodę odnajdywania siebie i leczenia duszy, i jeżeli chodzi o sposób patrzenia na świat. Tutaj myślę, że warto zacząć od tego, jak się zaczynała tresura w jej początkach, a mianowicie od pewnego ćwiczenia, że jesteśmy jedyną świadomością na świecie, której jesteśmy pewni. Reszta wszystko może być snem, może być generowane w czasie rzeczywistym, może być snem. Jedyne, czego jesteśmy pewni, to tego, że istniejemy. Reszta może być nam dostarczana na podstawie naszych myśli. Tak jak w Matrixie. Jest generowana wirtualna rzeczywistość, tylko jest na podstawie naszych myśli. My wysyłamy intencje i to, czego sobie życzymy, jest nam dostarczane. Tutaj to, co jest ważne, żyjemy w przestrzeni, która jest wypełniona energią sprawczą. Przestrzeń używa energii, żeby nam dostarczyć to, co zamawiamy sobie naszymi myślami. Nasze myśli najczęściej to są albo nasze marzenia, nasze pragnienia, albo lęki. Tutaj jest to tak skonstruowany ten koncept, że pragnienia idą z serca, lęki idą z umysłu. Ponieważ serce, przynajmniej w tej części energetycznej, jest miejscem, gdzie mieszka dusza i ona tu przyszła na ten świat doświadczać, robić fajowe rzeczy. Bardzo mi się podoba to określenie i też nieraz, jak już miałem kryzys w życiu, ale zaraz, ja tu jestem po coś, przyszedłem robić fajne rzeczy, a ja się babram w błocie albo w czymś gorszym. Z racji, że tutaj też są spożywane posiłki, powstrzymam się. Jednak gdy miałem kryzys w życiu,
pojawiało się, ale ja tutaj jestem po coś i ja tego nie zaznałem. Ja jeszcze nie chcę się wylogować z tego życia, ponieważ jeszcze mam coś tutaj do zrobienia i chcę tego. I wtedy zaczynało się myślenie, jak doszedłem do tego, czyli związek przyczynowo-skutkowy. Często się właśnie kończyło na intencjach, gdzie na przykład z czystym przekonaniem coś powiedziałem, gdzie się zaparłem, mówiąc nigdy. Chyba wszystkie nigdy, które złapałem, wszystkie mi się sprawdziły. Także to jest taki... Nigdy, bo zrobiłeś właśnie to, co mówiłeś nigdy. Dokładnie. Tak, to jest taki ice bucket challenge, że wszystkie nigdy się jak lód z kubła wylewają na głowę. No wiesz, co trzeba robić właśnie. Tak. Zapraszamy, zapraszamy. Cześć. 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 Witamy w zacnym gronie. Menu. Można korzystać. Cały czas jest włączone. Mogę obrócić, będzie słychać jak mlaskasz. Bardzo dobrze zbiera dźwięk. Spróbuję. Ja. Kiedy, może kiedyś zrobimy taką ścieżkę dźwiękową, dogramy. Nie wrócę do domu. Zabiorę ją ze sobą, zobaczysz. Szantaż. Okej. Okay. Wracając do wątku, więc ćwiczenie polega na tym, że jesteśmy tylko my na świecie i wszystko, czego doświadczamy w życiu, pochodzi z naszych intencji, z naszych pragnień lub lęków. Z racji, że nasz umysł jest po to, żeby chronić ciało, ten umysł generuje praktycznie same lęki. Ponieważ on szuka zagrożeń dla ciała i on przynajmniej w tej jest takim komputerem pokładowym dla ciała, szuka zagrożeń, żeby ciało nie doznało uszkodzenia, nie zginęło i cały czas jest nastawione na zagrożenia. Serce z kolei przyszło tutaj realizować jakieś swoje zamierzenia. Tutaj ktoś może wierzyć w reinkarnację, ktoś może wierzyć w ciąg karnacyjny. Może być tylko to jedno wcielenie, gdzie urodziliśmy się, mamy doświadczać do śmierci. Tutaj tresura nie polemizuje z religiami, stara się wyciągnąć to, co jest uniwersalnego we wszystkich filozofiach, religiach. Ten element wspólny. Wszystko można dopasować. Ja możliwe, że z czasem, z racji, że ja osobiście się wywodzę z religii katolickiej, zauważyłem pewne prawidłowości, gdzie dużo z tego, co jest w tresurze, jest w ukrytym znaczeniu, na przykład w Piśmie Świętym. No to jest instrukcja obsługi tak naprawdę i z racji, że będzie to wymagało trochę pracy, muszę złapać na to zajawkę. Nieraz rozmawialiśmy w różnych dyskusjach. Przypuszczam, że jeszcze do tego wrócę. Już dużo, dużo dyskusji się odbywało tak między nami z Oktawią na takie tematy. Nieraz potrafiliśmy o tym godzinami rozmawiać, więc temat jest, jest ciekawy. Jak coś nie jest ciekawe, to ja od razu odpuszczam. Z czasem też przejdziemy do Human Design, ale ja tak jak pijany zając, to jest prowadzenie spotkania metodą pijanego zająca. Wspominałem ostatnio o tym, o Akademii Wojskowej, o filmie. Tam był Siulnięty Królik. Taki kryptonim mieli. Jak się posługiwali radiostacją, tu Siulnięty Królik. Także bardziej mi się to nawet podoba od pijanego zająca. Wszystko, co sobie stworzysz. Zawsze może mi przejść. Możesz wytrzeźwieć, ale siulnięcie to już nie do końca. Ale to wracamy do kaftanów. Więc tutaj jest kwestia znalezienia środka pomiędzy tym, co umysł znajduje jako zagrożenie i nawet uspokojenia go, i tym, co serce pragnie. Ponieważ serce jako miłość jest absolutnym zaufaniem do tego, co się dzieje i potrafi doprowadzić
cały organizm na skraj sytuacji bardzo niebezpiecznej, ponieważ idzie w pełnym zaufaniem. Tutaj na przestrzeni życia też przychodzimy doświadczać pewnych rzeczy, czasem konkretnych, a czasami po prostu doświadczyć życia. Każdy ma jakieś tam, odnajduje pewien wspólny mianownik. Zdarzają się różne sytuacje. Czasami rodzice coś zaprogramują, czasami koledzy w szkole. Na przestrzeni życia zbiera się różne przekonania, które zaczynają rzutować na nasze życie. I tutaj pojawia się taki blok trzyzdaniowy, który uzupełnia tak zwaną tabelkę. Szkieletem tresury Matrixa, by odnaleźć siebie, jest tabelka. Są to trzy słowa: miłość, odwaga i wiara, które można dopasować do wszystkiego, w każdej sytuacji się odnaleźć. I tak naprawdę to jest podstawa tresury Matrixa, odnaleźć siebie. Najprościej przy pomocy tabelki. Za każdym z tych słów jest znaczenie, ja to omówię. Zastanawiam się, o czym mówić, przypuszczalnie będę opowiadał o tym, co właśnie czuję, odnajdując się, pokazując w praktyce, jak to może działać. Może też opowiem o czymś, co na przykład mnie spotkało przez ostatni tydzień, dwa tygodnie, bo to też jest takie najbardziej transparentne w tej chwili dla mnie i najłatwiej będzie mi o tym opowiedzieć. Nie będzie to zasnute mgłą przeszłości. Więc tutaj jest kwestia znalezienia środka między tymi lękami, które generuje umysł, a tym, co generuje serce. Ponieważ przestrzeń nie rozróżnia, co jest dobre, a co złe dla nas, dostarcza nam wszystkiego. Dlatego głównie tresura opiera się na łapaniu lęków, zwłaszcza takiego lęku kardynalnego, pierworodnego, który zrodził się we wczesnym dzieciństwie, a który spowodował, że umysł, uznając emocje związane z doświadczaniem za niebezpieczne, odciął serce, uznając je za zagrożenie, za intruza. Ja ostatnio słuchałem, akurat to nie było związane z tresurą, ale że umysł uznaje duszę jako intruza. I w momencie, kiedy stworzy się taka sytuacja, gdzie jest tak silna emocja, że umysł, przeważnie w wieku dziecka, gdzie dziecko doświadcza całym sobą, ja też miałem parę takich sytuacji, ostatnio mi się przypomniało, jak się zgubiłem w takim supermarkecie i w sumie już to przepracowałem, ale cały czas gdzieś tam widzę z perspektywy, nie wiem, dwuletniego dziecka, ten las ludzi nad sobą i gdzie jest mama? Wtedy, gdy złapałem to mydło, bo to jest tak zwanym mydłem, zrozumiałem, dlaczego ja się na przykład boję chodzić do galerii handlowych, miałem straszną niechęć do tego, dlaczego na przykład unikałem dużych zgromadzeń, dlaczego nie lubię chodzić na koncerty, bo cały czas mi się przypominało to jedno zdarzenie, kiedy miałem kilka lat i zgubiłem mamę w tym tłumie. Ale co chwilę miałem dostarczaną sytuację, której się bałem, gdzie lądowałem, gdzie było mnóstwo osób i mną telepało. I w kółko, i w kółko, i w kółko, dopóki właśnie nie zauważyłem siebie. Że zaraz, mi się przypomina ta sytuacja, ja uciekam cały czas od tej sytuacji, kiedy miałem kilka lat. I ja cały czas boję się poczuć ten ogromny lęk dwuletniego dziecka, które zgubiło mamę w tłumie. I w tym momencie zrozumiałem, o co chodzi i w bardziej kontrolowany sposób zacząłem wychodzić do ludzi i przestałem od tego uciekać, przestałem się tego bać, a jeżeli czuję te emocje, to sobie przypominam, aha, to jest ta emocja, okej, jest do zniesienia, tak, ale wtedy ja byłem owładnięty tą emocją, jakbym miał zaraz umrzeć. I na tym właśnie polega taki lęk kardynalny, pierwolodny, który zamyka nas na energii miłości, która płynie przez serce. Ponieważ wtedy miłość, zaufanie jest traktowane jako zagrożenie. Tu jeszcze wrócę właśnie do tego, może dzisiaj, może następnym razem, co było jeszcze większym takim wydarzeniem w moim życiu. W każdym razie najważniejsze to jest zrozumieć to, że wszystko, co się dzieje, czego doświadczamy, jest naszym dziełem, ponieważ w tym momencie umysł nie ma na kogo zwalić winy.
nie ma kogo obwinić. I to jest cała koncepcja tego ćwiczenia. Można tak żyć na co dzień. Wtedy, choć najłatwiej to się w trudnych sytuacjach odnaleźć. Bo wtedy nie ma zwalić na kogoś. I ja miałem tego doświadczyć. Ja sobie tego dostarczyłem. Wtedy można sobie przypomnieć, z jakiego lęku to wyszło, przed czym uciekam. I tu jest miłość, zauważenie siebie. Miłość jest to zauważenie siebie, jest to egoizm. Wgląd w siebie, zauważam siebie, ponieważ, nawiązując z powrotem do tego, istnieje tylko ja na świecie. To, że wy tutaj jesteście, to może być iluzja, to może być bardzo realny hologram, który też ma materię i jeżeli coś się stanie w fizyczności, ja to poczuję jako na przykład ból, jako emocje, jako kontakt fizyczny. Więc tutaj głównie chodzi właśnie o to, bo umysł ma tendencję na najczęściej zwane też ego, zwalać na innych, nie przyznawać się, uciekać od odpowiedzialności. W tym momencie nie ma innej osoby odpowiedzialnej niż ja. I kończy się dyskusja. To pomaga odnaleźć siebie w ten sposób, że kończy się dyskusja. Nie ma na kogo zwalić. Jestem tylko ja. I miłość w tresurze Matrixa w tabelce oznacza zauważenie siebie. Jestem ja, jestem świadomy, co ja odczuwam. Ostatnio ukuło się takie stwierdzenie teleturniej, jaka to emocja. Że zaczyna się zabawa, staram się nazwać emocję, która mnie spotyka, i skąd ona się wzięła? Czy to jest przyjemna emocja, czy raczej którą chciałem doświadczyć i która była moim marzeniem, pragnieniem? Czy raczej to jest emocja, która bardziej pręży i od niej uciekam? I wtedy się zaczyna pytanie, dlaczego uciekam? Co mi ona przypomina? I w ten sposób można dojść samemu do przyczyny. Drugim słowem tabelki jest odwaga, czyli przyznanie się do tego. Mieć odwagę do tego, żeby się przed sobą przyznać, że się na przykład boję. To jest czasem, jest nam na przykład przez kogoś wpojone, na przykład jesteś mężczyzną, masz być twardy. I w tym momencie zaczyna się, ale... Ja się na przykład boję. Mężczyzna się nie boi. No, to jest przykład. Czasem istnieje taki sposób wychowania dziecka, takim archetypie mężczyzny i dziecko zaczyna się bać odczuwać lęk. A tym bardziej przyznawać do tego. Bo w momencie, kiedy zacznie przyznawać, że się boi, na przykład zostanie zaprzeczona męskość. Więc jak się mężczyzna czy chłopiec poczuje w momencie, kiedy męskość jest zaprzeczona? W jego własnym mniemaniu poczuje się jak śmieć. Jak nic. I w tym momencie rodzi się bardzo, bardzo nieprzyjemne uczucie. Więc się od niego ucieka. Tylko czasem, jak się tak zapyta, a kto ci to mówi? Tato? Mama? Czyj głos słyszysz w głowie? Kogo widzisz nad sobą w wyobraźni? Kto ci to mówi? Się pojawia bardzo bliska osoba, której się w dzieciństwie bardzo ufało i której się bezgranicznie ufało w to, co nam przekazuje, w to, co nam tłumaczy, jak działa świat, przekazując nam pewne informacje, jak mamy żyć, jak mamy się zachowywać, jak mamy działać w tym życiu. I tutaj właśnie pojawia się odwaga, żeby przyznać przed sobą. Ja się boję na przykład się bać. Ja ostatnio też właśnie na sesji z Andrzejem wyłapałem kilka lęków i potelepało mną. Jak sobie uzmysłowiłem to, jeszcze miałem to na głos przyznać, że się tego boję, jest reakcja ciała. Czasami to się objawia też naprężeniami w organizmie, już w fizyczności, w momencie, kiedy energia jest tak długo kumulowana,
że na przykład zaczynają się jakieś napięcia w mięśniach, w stawach, to zaczyna się manifestować, to co jest w naszej energii zaczyna się manifestować fizycznie. Na przykład się zaczynają choroby, które nie wiadomo skąd mają, gdzie mają przyczynę. I trzecim słowem jest wiara. Gdzie właśnie wiara jest tym, że jestem tutaj i jestem odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w moim życiu. Wszystko, co ja sobie sprowadziłem w życiu, było sprowadzone moim lękiem albo pragnieniem. I że to prowadzi do czegoś. Prowadzi albo do odnalezienia siebie, albo do doświadczenia czegoś, o czym marzyłem. Ja akurat zawsze mi się podobał taniec i miałem taki epizod w szkole podstawowej, gdzie poszedłem na kurs tańca, zostałem, bardzo mnie to cieszyło, bardzo byłem podekscytowany tym wszystkim i skończyło się na tym z racji, że byłem raczej osobą taką dzieckiem stroniącym od rówieśników, trudno się adaptującym w towarzystwie, zostałem jakby wyizolowany z tej grupy. Że w pewnym momencie nie miałem z kim tańczyć, że to był taniec towarzyski, więc potrzebowałem partnerki. Wszystkie partnerki się ode mnie odwróciły. Po dwóch czy trzech razach na takim kursie ja zrezygnowałem, bo mi było cholernie przykro. Możliwe, teraz jak sobie tak przypominam, fakt, ja się bałem, że nie zostanę zaakceptowany. I to dostałem. Tylko, że temat tańca odrzuciłem i wrócił. Kiedy to było? 4-5 lat temu. Strasznie mi się spodobało, bo tam salsoteka w jednym z tarnowskich klubów była. To pamiętam, że była niedziela. Wydarzenie zobaczyłem w sobotę. Już tam niby byłem po kursie tańca. Też już chyba wtedy byłem instruktorem zumby. I ogólnie też się zajmowałem tańcem i fitnessem. Ale nigdy nie zapomnę, jak sobie wyobraziłem, że ja idę na ten kurs. Ja pamiętam, że ja akurat siedziałem w pracy, zamknęliśmy sklep o godzinie chyba 14. Ja zostałem, wszyscy poszli i ja zacząłem się zastanawiać. Nawet wcześniej było gdzieś tam, zobaczyłem to wydarzenie, ale tak mną zatelepało, tak mi zaprężyło w środku. Ja pamiętam, że ja wtedy płakałem 2 godziny. Godzinę siedząc w pracy, później jakoś dojechałem do domu i godzinę ryczałem przez telefon. No to 2 godziny rozmawiałem, pamiętam, z jedną z moich bliskich takich sióstr, gdzie rozmawialiśmy na ten temat. I samo myśl o wejściu na tą salsotekę spowodowała atak paniki. I ja sobie przypomniałem wtedy tamtą sytuację właśnie ze szkoły podstawowej, jak miałem 8 lat. Po tym, jak już uwolniłem emocje, które tak naprawdę siedziały we mnie ponad 20 lat wtedy. To było to, co ja płakałem przez 2 godziny, to był płacz dziecka. To były łzy, które ja wylewałem, a które się kotłowały we mnie od wieku 8 lat. I gdy ja sobie to uzmysłowiłem, wypłakałem wszystko, oczyściłem się, wylałem wszystkie takie toksyny, ja uznaję płacz za oczyszczanie duszy z toksyn w formie materialnej, zwłaszcza, że warto tu się zainteresować programowaniem wody, więc ja uważam, że łzy to jest po prostu zaprogramowana woda wszystkim, co ma się uwolnić z organizmu i zostać wyprowadzone na zewnątrz. Tak jakby po prostu się wszystko wylało, odpromieniowało w przestrzeń, zostaje jakaś tam pustka, nowa przestrzeń, żeby się coś nowego pojawiło. Ja poszedłem następnego dnia na tą salsotekę. Też pamiętam, że a może poznam kogoś ciekawego? I faktycznie. Poznałem parę ciekawych osób, z niektórymi do tej pory utrzymuję kontakt i było super. Raz, że się bałem, że nie będę w stanie tańczyć. Fakt, był kurs, uczyliśmy się, ale najgorsze było pójść tam. Wziąć partnerkę. Tylko co ciekawe, nie miałem tego w momencie, kiedy szedłem na kurs tańca. Do tej pory tego nie rozgryzłem, ale zrobiłem 3 stopnie kursu tańca i tego nie miałem. Byłem tak podekscytowany, tak się tym bawiłem,
I nie było tego. A już będąc po tym kursie, to było chyba kilka miesięcy po tym, właśnie tamta sytuacja do mnie wróciła. Później akurat to pamiętam na sesji z Olegiem, rozgryźliśmy to i tutaj to, co mi przestrzeń wtedy dostarczyła, to była właśnie moja pierwsza taka sesja indywidualna z Andrzejem i Olegiem. Pamiętam, że koleżanka mnie poprosiła, żebym odebrał jej syna. On chodzi do tej samej podstawówki, do której ja chodziłem. Znalazłem się w tej samej szkole. Poszedłem na świetlicę, tam gdzie odbywał się ten kurs tańca. I to były wskazówki. I najlepsze jest to, syn koleżanki jest w tym samym wieku, w którym ja wtedy byłem. Znaczy wtedy był. Czyli znalazłem się na tej samej świetlicy, w tej samej szkole i odbierałem syna koleżanki, który był dokładnie w wieku, w takim wieku, w jakim ja wtedy byłem. I najlepsze jest to, bo akurat wtedy nie mogła koleżanka odebrać. Byliśmy u mnie w domu, bo to tak nagle wyszło. I najlepsze było to, że ta sesja się odbywała w towarzystwie tego dziecka. Ja widziałem w nim siebie. Ja po prostu ryczałem przy nim, on oglądał film na komputerze, ale to mi się wtedy tak wszystko zazębiło, że przeżyłem to jeszcze raz. Tylko wtedy dopiero... pierwszy raz się z tym spotkałem, ja się wtedy odnalazłem. Ale dopiero Olek krok po kroku wyprowadził mnie stamtąd. Ja cały czas tam byłem, to we mnie cały czas się działo. I dopiero ja wtedy wziąłem tego małego Michałka za rękę, wyprowadziłem stamtąd i w ogóle pierwszy raz po wielu latach z nim porozmawiałem. Mimo, że znałem koncepcję wewnętrznego dziecka, ja pierwszy raz z nim porozmawiałem. Poczułem niesamowitą ulgę. Także tutaj tak wygląda odnalezienie siebie. Są różne sytuacje, może być ich multum. I tu też jest właśnie to, że zaufać przestrzeni. To, co nam dostarcza, nie jest przypadkowe. Najważniejsze jest to wyrazić intencje. Jeżeli się wyrazi intencje, przechodzimy w tryb aktywny. Tutaj akurat jest coś takiego jak dualizm wszechświata i ja dużo rzeczy rozumiem w ten sposób, że jest plus, minus, góra, dół, prawo, lewo. Większość rzeczy można na zasadzie właśnie dualizmu, że jest jedna strona i druga, jako na górze, tak i na dole. Jest dwie strony są zawsze, jak jest radość, smutek. Jak jesteśmy po jednej stronie, jesteśmy w stanie zauważyć drugą. Ostatnio właśnie jak rozmawiałem z Andrzejem i też mówił to w którejś z ostatnich audycji Tresury, w momencie, kiedy na przykład jesteśmy miłością, nasza dusza jest przepełniona miłością, nie jest w stanie zauważyć siebie. Jest w stanie zauważyć, czym jest miłość, doświadczyć miłości na różne sposoby w momencie, kiedy jest kontrast. Czyli jest na przykład sytuacja braku miłości. Ja osobiście w momencie, kiedy moje życie uczuciowe dokładnie 6 lat temu się rozsypało kompletnie, ja zanegowałem totalnie istnienie miłości. Ja wtedy miałem za złe sobie bardzo. Ja to zwalałem na system wartości i faktycznie, bo to są przekonania. I tutaj zaraz dojdziemy do trzech zdań właśnie, które to obrazują. Jest jak myślisz, że jest. I zawsze masz rację. W twoim życiu, w życiu każdej osoby, jeżeli ma się pewne przekonania, jest jak myślisz, że jest i zostaną dostarczone sytuacje, które to potwierdzają. Ta sytuacja 6 lat temu to był rozpad mojego małżeństwa. Tylko, że już po wszystkim ja sobie uzmysłowiłem, jak ja jeszcze będąc nastolatkiem, widząc młodą parę, mieliśmy spotkania na rynku tutaj niedaleko, więc na przestrzał mieliśmy co sobotę spotkanie i na przestrzał wesela. Komentarz jaki był? Kolejna para marnuje sobie życie. Jest jak myślisz, że jest. Więc teraz z tej perspektywy ja wiem, że miałem to dostarczone właśnie z tego przekonania, ponieważ ja traktowałem małżeństwo jako coś,
co jest związane z marnowaniem życia. Skończyłem z depresją, też ta sytuacja rozstania poturbowała mnie i moją partnerkę. Tu akurat ja mogę rozpatrywać i mówić tylko za siebie. Ale ja w tej chwili wiem, że to właśnie było to. Ja sobie tak uzmysłowiłem, zobaczyłem tą sytuację. Jestem na rynku jako nastolatek, widzę te wszystkie śluby co sobotę, czasem jeden, czasem dwa i żarty, ha, 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 kolejna para marnuje sobie życie. Stworzyło się jest, jak myślisz, że jest. Drugim zdaniem jest, możesz to w każdej chwili zmienić. Czyli w momencie, kiedy sobie to uzmysłowimy i możemy stwierdzić, czy to jest zgodne z nami, na przykład z naszą wibracją energetyczną, czy mi to pasuje, bo to gdzieś w nas siedzi. To jest często porównywane właśnie na zasadzie, że jest cały czas wyświetlany film. I żeby złapać takie coś, tak jak był dawniej robiony ukryty przekaz w filmach, jest ta jedna klatka, która co jakiś czas się przewija i która wyświetla akurat ten obraz i wysyła jako intencję do przestrzeni. Tutaj akurat właśnie jest taki montaż filmowy. Leci film, ty, i klatka po klatce się ogląda. Mam cię. Ciach, ciach. To nie jest dla mnie. Albo wstawiamy inną, albo po prostu sklejamy taśmę filmową i leci film na nowo, który się wyświetla właśnie z naszych intencji. To jest właśnie ta chwila, kiedy możemy to zmienić. Tutaj czasem jest to negowane, ponieważ jest jeszcze pewna bezwładność. Złożone zamówienia muszą być dostarczone. Jest pewna czasowa bezwładność, która czasem trwa kilka miesięcy, czasem pół roku, czasem rok i trzeba to cierpliwie znieść, ponieważ to jest to, co sobie zamówiliśmy. W momencie, kiedy zmieniliśmy zamówienie, a kurier już jest w drodze, czasem uda się go odwołać. My nawet o tym nie wiemy. Ale ci kurierzy, którzy do nas przyjdą i nam dostarczą to, pamiętam, nie zabijajmy posłańca. Ja ostatnio właśnie, jak się trafia taka sytuacja, albo komuś się trafia, nie zabijaj posłańca. To jest tylko kurier. Ostatnio też było taki mem w internecie, była tylne drzwi samochodu dostawczego. Idealnie pasująca sekwencja. Jeżeli wkurzają cię kurierzy, przestań zamawiać te gówna z internetu. I tu też posłańcy, którzy do nas docierają, są objawem tego, co zamawialiśmy. Przestań to gówno zamawiać do swojego życia. Krótko. Zacznij zamawiać fiołki. Wtedy będziesz kuriera oczekiwał z radością. I wtedy się zacznie to podekscytowanie. Zmieni się emocja na przeciwną. Kolejny dualizm. Z niechęci w pragnienie. Już się nie mogę doczekać. Podekscytowanie. Kiedy ta paczka przyjdzie? I tutaj właśnie trzeba też to, że zamówienie się czasem nie da anulować. Przyjmijmy to na klatę. I to jest najważniejsza rzecz. Wziąć ten czas bezwładności, kiedy jeszcze stare rzeczy dojdą, a nowe jeszcze nie zaczęły dochodzić. Zaufać. Mieć tą wiarę, że to się zmieni. Ponieważ tak naprawdę wszystko, co jest tworzone, jest generowane przez wiarę. Jeżeli ktoś silnie w coś wierzy, to potrafi się ziścić. Stąd się biorą cuda. Bo ktoś bardzo mocno wierzył. Dla nas to jest cud, ale w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że tak to działa, to nadal może być cud, ale możliwy do zrealizowania przez każdego. I możemy sobie uzmysłowić, że też możemy w ten sposób żyć. Jest taki film właśnie Cuda się dzieją. Tutaj chodzi o siedziejów, ponieważ osoba, która jest prowadzącą tresurę Matrixa, jest siedziejem, siedzi i gada. Po angielsku sittinger. Także siedziej. Także ja teraz też
dostałem metkę siedzieja. Siedzę i gadam. I tutaj właśnie jest najważniejsza wiara. W tabelce nadzieja, najczęściej jest wiara, nadzieja, miłość. Nadzieja została zastąpiona odwagą, ponieważ jak to zostało określone, nadzieja jest to lęk w różowych okularach albo desperacja w różowych okularach. Mam nadzieję, że to się nie stanie, więc mam nadzieję, żeby tak było, jak ja sobie życzę, ale boję się gdzieś tam z tyłu głowy, że jest lęk, jest to podszyte lękiem. Więc najczęściej jednak się to realizuje lękiem. I tutaj jest kwestia odwagi. Tak, boję się, akceptuję swój lęk. Wiem, że on ma mnie chronić przed pewnymi rzeczami, więc ostrożnie wejdę w to, w czego się boję. Przecież to ja mogę decydować, na przykład jak głęboko wejdę do wody, której się boję. Mogę na przykład, jeżeli boję się spożywać pewnych rzeczy, mogę spróbować tylko odrobinę. Mogę jeden kęs spróbować, mogę dwa kęsy. Ale akceptuję swój lęk, że mi to na przykład zaszkodzi, albo że mi nie będzie smakować. Wtedy mówię, nie, dziękuję. Ale wiem, że się boję. I akceptuję to, idę w to. I tutaj lekiem na to jest tak naprawdę wiara. Tak, akceptuję swój lęk, ale wierzę, że to, czego doświadczę, będzie dla mnie dobre na przykład. Jest jak myślę, że jest. Wiem, że to będzie dla mnie dobre, więc na przykład wyniosę coś z tej sytuacji i przestrzeń mi dostarczy tego, co ma mi dostarczyć, tego, co zamawiam. Przestrzeń dostarcza najkrótszą możliwą drogą. Najczęściej spośród osób, które są najbliżej nas. Tutaj są dwa rodzaje zamówień. Na emocje, których doświadczamy, i na materię. Z materią się nie dyskutuje. Materia też wymaga czasu. Więc na przykład silnie czegoś pragnąc w materii, składamy zamówienie. Tylko czasem, żeby to zostało stworzone, to wymaga lat, nastu lat, dziesiątków lat. Wtedy możemy to dostać na przykład na koniec naszego życia, kiedy już się tym nie będziemy cieszyć. A nam zależy na przykład na tej emocji, która nam może zostać dostarczona w ciągu kilkunastu minut, na przykład przez kogoś, kogo spotkamy. I tutaj na przykład tresura odchodzi od tego, co nieraz jest z wizualizacji prawa przyciągania. Ponieważ to też bazuje na prawie przyciągania, ale żeby wszystko zwiedzać, jaki dom, firanki, okej, to może być ćwiczenie dla wyobraźni, ponieważ mamy prawo marzyć. Dzięki temu też widząc, o czym marzymy i rozwijając naszą wyobraźnię, też odnajdujemy siebie, bo możemy obserwować, dlaczego ja o tym marzę. A czy ja faktycznie tego chcę? Tak, chcę tego, ale chcę doświadczać na przykład czegoś podobnego albo czegoś takiego. Tutaj jest totalna dowolność, przy czym też trzeba mieć świadomość tego, że materia wymaga czasu. Bo jest na przykład zlecana do produkcji. Jeżeli ktoś sobie wymarzy taką, a taką kobietę, ona się gdzieś urodzi, może w kilku egzemplarzach, ale później... Dokładnie. Właśnie tutaj raz w jednej z audycji było, że można sobie zamówić kobietę marzeń i spotkać super seks bombę, totalnie wyuzdaną mistrzynię miłości w momencie, kiedy ona jest naszą pielęgniarką w domu starców. I już nie poruchą. Nawet nie wiesz, że jest taką mistrzynią. Tobie pozostanie tylko być w dobrych rękach. Dokładnie. Może być nieświadomie w takim razie. Ale można jej nigdy nie spotkać. Nie, chyba że się akurat kupiło tą gazetę i widać ją na zdjęciu. Tak. Nie możesz uwierzyć, że to jest ta sama kobieta. Tak, ale nie doświadczysz jej. No niestety. No, a znaczy możesz, chcę ją spotkać. Tylko co z tego, jak ona już na przykład będzie starszą babcią? Bo akurat tyle czasu zajmie dotarcie do niej. No i tu jest właśnie materia. A podobnych emocji może nam dostarczać ktoś, kogo po prostu spotykamy w naszym życiu. Kwestia wysłania. Tak samo jest z pomocą. Jeżeli docieramy do sytuacji, w której już nie widzimy wyjścia, mam dosyć, proszę o pomoc. Na przykład nagle dzwoni telefon i ktoś, z kim nie rozmawialiśmy jakiś czas, albo po prostu przyjaciel. Wiesz co, myślę o tobie, wszystko okej u ciebie? Albo
po prostu spotyka się kogoś i mówiąc o swojej sytuacji, ta osoba, ale wiesz co, możesz zrobić tak, faktycznie to zaczyna działać. Ja miałem takie sytuacje w życiu i czasem były tak zaskakujące, że mentalnie szczękę jeszcze do tej pory zbieram. I dlatego też zdecydowałem się opowiadać o tym, ponieważ to już jest sprawdzone w praktyce. Ja na początku traktowałem to, o fajnie, koncept, ale słuchając tego, to się pokrywa z moimi doświadczeniami, więc tutaj tylko coś dostroję, tutaj coś dostroję, tu uzupełnię, ponieważ Andrzej z Olegiem to stworzyli jako coś, co ma działać. Ma być proste, oni lubią chodzić na skróty, no bo po co się przepracowywać? Skoro mamy robić fajowe rzeczy, to co ma być zrobione, robimy najszybciej jak się da. Przynajmniej tą nieprzyjemną część, a później zostaje więcej czasu na przyjemną. Z racji, że to było tak bliskie moim rzeczom, ja tylko pewne rzeczy dostroiłem i zacząłem testować, czy to zadziała. Zadziałało. Pochwalę się. To jest coś, co... coś, co ostatnio mnie uderzyło, bo koleżanka przypomniała mi, co ja sobie swego czasu, jaką intencję sobie zażyczyłem. To było 2 albo 3 lata temu. Siedzieliśmy wieczorem, chyba przy winie, rozmawialiśmy i ona mnie pyta, jaką ty byś chciał kobietę? I ostatnio sobie uzmysłowiła, no przypomniała sobie tą rozmowę i powiedziała mi to. Ale wiesz co, to jest właśnie... To wszystko dotyczy kobiety, z którą jesteś. Wszystkie cechy się sprawdziły. Kobieta, z którą mogę porozmawiać na to, co mnie interesuje, która ma do mnie cierpliwość, która mnie akceptuje, która mnie kocha. I to jest, no zajęło to chyba rok czy półtorej, kiedy się spotkaliśmy. Początek znajomości był burzliwy, ale później wychodzi słońce. Ale to jest prawda, że ja wtedy, jak mi wyliczyła to, co ja wtedy powiedziałem, bo ona, ta koleżanka ma to do siebie, że jak jej się coś przypomni, to pamięta ze szczegółami niesamowitymi. I to sobie przypomniała, zrobiła mi tą wyliczankę, którą ja wtedy zrobiłem. I wtedy sobie uzmysłowiłem, tak, to jest to, o co prosiłem przestrzeń. I jestem za to wdzięczny. Ponieważ tak nawet teraz to przyznając publicznie, to jest osoba, o której marzyłem, otrzymałem ją i jestem z nią niesamowicie szczęśliwy. Wcześniej, dopóki nie zdawałem sobie sprawy z pewnych lęków, były mi dostarczane osoby, które mi realizowały moje lęki, na przykład zazdrość, na przykład pewien brak akceptacji. I najczęściej chodziło o zazdrość. Ponieważ kilka poprzednich relacji właśnie się z powodu zazdrości rozpadło. I ja w pewnym momencie sobie, ale zaraz. Ja tak nastawałem, żeby tylko nie było tej zazdrości. I co dostawałem? Zazdrosną kobietę. To na czym się koncentrujesz, to co masz. Dokładnie. Zastanawiam się, jak to zazdrość jest z drugą stronę. Tak nam się was ładnie mówi, nie? My możemy wszystko, kobietom nic nie wolno. A jak przyjdzie nam z tej sytuacji, to myślę, że wtedy jest prawdziwy. To już wtedy test. Trzeba zauważyć siebie. Wtedy jest prawdziwy test. Czy to oczywiście. Nie jest prawdziwy, czy tylko na chwilę. Dokładnie. To, czy coś, testem prawdy jest to, czy coś działa. To akurat pochodzi z Huny. Że wyznacznikiem prawdy jest skuteczność działania. Jeżeli coś działa, jest prawdziwe. I to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Ponieważ w momencie, kiedy zacząłem przykładać to, czy coś jest prawdziwe, czy nie, bo ktoś może dużo powiedzieć, a jeżeli ta osoba nie potwierdzi tego w działaniu, to znaczy, że to nie jest prawdziwe. To znaczy, że ta osoba kogoś próbuje oszukać. Albo nas, albo siebie. Najlepszą wersją jest, że stara się taka być.
To znaczy, że nie akceptuje siebie. Nie no, że stara się. Swoje demony pokonuje powoli, prawda? Tak. Chce być taki wspaniały i ukochany o sobie, pozwolić na wszystko, co, na co ma ochotę, bo i tak ją kocham ponad to, tak? To jest taka idea. I na ile jesteśmy w stanie jej sięgnąć i odczuć właśnie w ten sposób, na tyle ona... Wiesz, jest. Tak, tylko że na przykład z zazdrości można wyjść do zaufania. Ja ci ufam. Ja cię kocham. Pokazać swoją miłość. Ja czuję zazdrość, ale ufam ci. I ufam temu, że będzie wszystko okej. Okay. A co znaczy w tym momencie słowo ufam w takim razie? Ja się mam to do zazdrości. Tak naprawdę, czy to ufam, to nie jest tylko nadzieja na to, żeby nie musieć sprostać właśnie nie, to jest... temu ostatecznemu testowi? Nie, zazdrość to jest lęk o utratę. No, albo... Przynajmniej w moim życiu tak było. Najczęściej to była lęk przed utratą. No, ale z drugiej... Więc ja czuję zazdrość, że ktoś mi odbierze to, co mam. Nie, że nie jesteś wystarczająco dobry, by to zatrzymać. No ale to wtedy ale utracę. Wiesz, za tym mogą stać konkretne jeszcze głębsze powody. Więc to jest strach. No, ale cały czas lęk, dokładnie. Więc jeżeli ktoś jest zazdrosny, najczęściej traci to, co ma. I właśnie intencje wysyła. Bo przestrzeń odbiera, chce. To boję się, że stracę. Przestrzeń, no, myśli o stracie. No dobra, niech straci. Dlatego tutaj chodzi o intencje, które wysyłamy. Jeżeli się czegoś boimy, dostajemy to. Ja to przerobiłem, bo siedząc, kisząc się właśnie nieraz w swoich myślach, albo w momencie, kiedy ktoś to ze mnie wyciągnął, ja najczęściej właśnie dochodziłem do lęków. I tutaj też nie można powiedzieć, że nie jestem zazdrosny, ponieważ to jest uciekanie od swojej ciemnej strony. Tego, co ukrywamy w naszym cieniu. Tam najczęściej spychamy, bo najmniej widać, albo w ogóle nie widać, to, czego nie akceptujemy w sobie. A cień potrafi się robić coraz większy. Jest taka strona i fanpage na Facebooku ciemnanoc.pl i bardzo ciekawe rzeczy tam są. Właśnie tam jest praca z cieniem, z tą stroną, której nie akceptujemy. Bo najczęściej tam się chowają rzeczy, które odpychamy od siebie. Staramy się do światła wychodzić z tym, co najlepsze, ale nie akceptując tego, co najgorsze, spychamy w cień, bo wtedy inni tego nie zobaczą. Tak, to jest mój cień, tam... Bo my tego nie zobaczymy. I też my tego nie zobaczymy. Wszystko zależy, z której strony światło pada. My zobaczymy nasz cień w momencie, kiedy światło pada nam w plecy. Wtedy zobaczymy pełnię naszego cienia. Właśnie ostatnio się pojawił koncept, że jesteśmy światłowidzami, ponieważ człowiek reaguje na światło. I to jest taki bodziec. Człowiek podąża za światłem. Zresztą tutaj się pojawia od razu badanie latareczką. W momencie, kiedy nie ma światła, my nic nie widzimy. Zawsze musi być odrobina światła, żebyśmy coś widzieli. Fizycznie tak. No dlatego, że postrzegamy światło przez zmysły. Tak. Ale cały czas się zastanawiam... Bardzo interesujące jest to, co, jeżeli mogę. Oczywiście. To jest rozmowa, rozumiem, tak? Może być, to jest dowolne spotkanie. Znaczy z reguły to się odbywa tak, że jest opowieść i no potem jest dyskusja, ale nie, tutaj akurat widać tak ma być, ufam temu. Mhm. Rozmawiajmy. Mhm. Cały czas się zastanawiam, bo ja sam jestem coachem, jestem trenerem. Pracuję w ten sposób, wiele rzeczy, o których mówisz, znam, pracując z różnymi trenerami, to takimi dobrymi, między innymi z Seasonem, z wieloma osobami, więc temat, o których mówisz, są mi bardzo bliski. Są pokrewne. Tak. Natomiast Sasza sobie zadaje pytanie, co jest główną myślą tego spotkania? Żeby przedstawić w ogóle koncepcję właśnie tego, że można myśleć w ten sposób. Akurat tutaj można ten temat wałkować na przeróżne sposoby. Ja na przykład też użyłem właśnie tabelki przed tym spotkaniem, ponieważ się cholernie bałem. I właśnie to było to, nawet idąc tutaj. Tak, ja się boję, ponieważ jest to pierwsze spotkanie, robię to po raz pierwszy. Fakt, jest to spotkanie metodą siulniętego królika.
I widać, tak miało być. Ponieważ nigdy bym nie... Wiedząc, jak to wygląda w ten sposób, mogę następne spotkanie inaczej poprowadzić. Można o tresurze Matrixa mówić na przeróżne sposoby. Tutaj akurat tak, dałem sobie prawo bać się tego, że opowiem niezbyt składnie, ale tu się nagle pojawiło, ale pewien ład może się z chaosu wyłonić. I ufam temu, że na przykład właśnie w tej rozmowie to, o czym na przykład nie powiedziałem, zostanie dopowiedziane. Dlatego jestem spokojny, cokolwiek będzie, to miało być. Ponieważ no, też można zobaczyć na pierwsze filmy tresury, też i Andrzej i Oleg robili to tak po omacku. Tu nie ma żadnego profesjonalizmu. To są twórcy, oni, znaczy Oleg teraz mieszka w Lublinie, Andrzej w Częstochowie. Głównie tresury się odbywają raz w Częstochowie, raz w Lublinie. Na YouTubie, tak? Tak, jest kanał Dwie Herbaty. To się akurat wzięło z tego, znaczy opowiem od początku, to miało być na początku, może będzie teraz. To się wzięło z tego, że Andrzej zgłosił się do Olega, żeby nauczył go angielskiego. I zaczęli się spotykać. I Oleg wyszedł z założenia, że najlepiej mówić o tym, co nas interesuje. Andrzej się interesował od dziecka lubi filozofować, ja zresztą też. Cały czas też się długo powstrzymywałem, bo cały czas widzę mojego dziadzia, który na mnie krzyczy: Michał, nie filozofuj. Tak. Ja pamiętam, że miałem wtedy... Tak. Ale wylazło to ze mnie. No. Dlatego siedzę i filozofuję. Tak. Mierzę się z moim demonem. Michał, filozofii. A to jeszcze jest to, że z czasem też się pojawi koncept human design i ja akurat jestem generatorem, czyli osobą, która dostaje zadania od życia i jeżeli robi to, co kocha, ma niespożytą energię do robienia tego, a jeżeli nie robi tego, co kocha, czuje frustrację. Od razu. Ja akurat jestem generatorem takim stricte, więc ja od razu wiem, czy to jest dla mnie, czy nie. Ale mam też profile męczennik heretyk. I właśnie męczennik to jest osoba, która się odbierze sobie, żeby inni mieli dobrze, ale też mam heretyka, który idzie pod prąd. Będzie w mniejszości, będzie wprawiał wątpliwość. I to jest określane na podstawie daty urodzenia i godziny urodzenia. Wtedy jest, to akurat chyba dotyczy głównie naszego Układu Słonecznego, Ziemia, Księżyc i planety, to jest synteza wielu różnych systemów. Gościu, który to stworzył, miał jakiś channeling, zostało mu to przekazane i jak do tej pory jeszcze, no, Andrzej z Olegiem się tym zajęli tak z ciekawości, jak do tej pory chyba nie słyszałem, żeby się udało obalić, że to nie działa. Ja w swoim życiu dzięki temu zrozumiałem siebie, i wiem, jak używać, i też nie tylko siebie, też wiele osób dzięki temu różne rzeczy zrozumiało. Ja zrozumiałem, jak używać, bo to jest koncepcja taka, określa pojazd, którym się poruszamy w tym życiu. Dusza schodzi do pojazdu, jest kierowcą, a wykres human design ze wszystkimi cechami, które charakteryzuje, określa predyspozycję pojazdu. Bo wiedząc, jakim pojazdem dysponujemy, wiemy, do czego można go wykorzystać, albo co trzeba stuningować, żeby wykorzystać go do czegoś innego. Ale przeważnie chodzi o to, żeby na przykład nie brać Ferrari, nie przypiąć pługa i nie orać pola. A kto się po tym opisuje, tym human design? Co, gość już nie żyje. Teraz to ogólnie funkcjonuje, jest jovianarchive.com, archiwum Jowisza i Human Design America. Takie dwie strony zauważyłem, że funkcjonują. Tam się dostaje wykres. Fakt, to kosztuje, żeby dostać pełen raport. W sumie to też zostało... to było zbierane przez ileś dziesiąt lat, więc gościu to zrobił też, skoro siedział nad tym tyle lat. Podzielił się tym, więc na zasadzie wymiany energii też postanowił, że skoro to jemu pomogło i wielu osobom, dlaczego tego nie udostępnić i nie zarabiać na tym? Więc tutaj akurat jeśli chodzi o filozofowanie, to też z jednej strony mój mózg zakodował, aha, grozi mi coś, jak będę filozofował, ale z drugiej strony mój heretyk, co? Ja nie będę filozofował?
Tak, to jest taka osoba idąca na przekór. To jest osoba mająca wątpliwości, dużo analizująca, gdzie nawet stanąca z boku. Aha, dobra. Dużo. I najczęściej właśnie będąca w mniejszości. Stawiająca dużo rzeczy w wątpliwość. Czasem wręcz bardzo wkurzająca wszystkich, ciesząca się tym. Jak już wszyscy w okolicy są wkurzeni, to zadanie spełnione. O, jestem szczęśliwy. Ale to jest... Ja długo miałem taką myśl w głowie, że mnie można kochać albo nienawidzieć. Ale właśnie o to chodzi, że tutaj ja zrozumiałem, że to jest ten męczennik heretyk. Jak heretyk się zaweźmie, to doprowadzi człowieka do takiej gorączki, że się budzi taka niechęć, ale jak męczennik wejdzie, to po prostu... Albo ja potrafię być męczący, albo potrafię umęczyć siebie dla kogoś lub dla dobra kogoś. I właśnie tu jest to... w momencie, kiedy ja zacząłem to rozumieć, bo to teoretycznie się to wyklucza. Ale ja, znaczy na pierwszy rzut oka może się wykluczać, bo męczennik szuka uznania, szuka pochwały. A heretyk z kolei szuka, że... Jeżeli są prawdziwi, to i tak mają wspólne dno. Tak, a ja zauważyłem na przykład coś takiego, że w momencie, kiedy na przykład męczennikowi się obrywało, heretyk stawał w jego obronie, bo on lubi obrywać razy na przykład, jak się go wyzywa. Na przykład taka metoda. Gdzie teoretycznie właśnie jak męczennik chce uzyskać pochwałę i dąży do tego, robi wszystko, żeby właśnie dostać pochwałę albo usłyszeć, że się ładnie wygląda to, tamto, siamto, bo już spotkałem właśnie osoby, które uwielbiają być adorowane. To są męczennicy. Że lubią się mówi im, że ładnie wyglądają, albo nawet mówi się dziękuję za to, co zrobiłem, to wtedy one blastają w piórka. Nie znam nikogo, kto tego nie lubi, no ale okej. Ale to jest to naprawdę te osoby potrafią się zatracić w tym, co robią, żeby dążyć do tego, żeby się umęczyć, żeby tą jedno dziękuję usłyszeć. Dlatego to potrafi być zgubne. Jeżeli się nie wie... Każdy motyw do działania jest okej. Oczywiście. W życiu każdego tak. Tylko ja wiem, jak ja działałem i tutaj to jest na wielu płaszczyznach. Także tutaj to też jest właśnie to, że mój heretyk zadziałał i... Mój heretyk zadziałał i jednak też poszedłem pod prąd. Ktoś mi czegoś zabrania? Nie. Jest robota. No, coś musi być tam ukryte, jak się zabrania. Normalna sprawa. Tak. No dobra, no zobacz, kto ale... jest zapamiętywany, jak ci, którzy działają inaczej? Czy są zapamiętywani ci, którzy idą... Dokładnie. No, ale na przykład taka potoczna czarna owca. No. Dokładnie. Ona jest najbardziej zapamiętywana. No. Byłeś białą owcą, która przechodziła 30 z kolei? A komu się będzie do 30 chciało liczyć? Sorry. A ja już widzę czarno na horyzoncie. Jest. No. Ale kontrast. Dokładnie. Wyróżnia się na tle. Pojawia się kontrast. I to się zapamiętuje. Dlatego jak coś jest na przykład plamka na białej tkaninie, to od razu się ją zauważa, bo jest kontrast. Zresztą ten sposób też się bada przecież różne choroby na zasadzie wstrzyknięcia kontrastu. I na przykład ja ostatnio zrozumiałem podczas sesji, że na przykład żeby doświadczyć tutaj na przykład w tym życiu miłości, to faktycznie trzeba uzyskać ten kontrast. Najpierw poczuć, czym jest brak miłości. Ja akurat często się właśnie opierałem na umyśle, jeśli chodzi o związek. Ja budowałem związki na zasadzie, aha, bo związek powinien być taki. To kalkulacja. Umysł jest uważany za kalkulator. Kalkuluje, żeby coś uzyskać, żeby uzyskać konkretny wynik. I ja wiem, że ja przez długi czas dostawałem to, co miałem z kalkulacji, ale kalkulacja też polega na tym, żeby nie dostać pewnego wyniku, czyli już jest podszyte lękiem i się dostaje to, czego się nie chciało dostać. W momencie, kiedy sobie to uzmysłowiłem, odnalazłem miłość.
W momencie, kiedy zanegowałem totalnie nawet emocje, gdzie ja przez jakieś pół roku żyłem, blokując wszelkie emocje w moim życiu. Chodziłem jak robot. Starałem się kierować czystą logiką. Osoby znające Star Treka i rasę Wulkanów, czy na przykład z następnego pokolenia Commander Data, który był androidem i dopiero w którejś tam pod koniec serii otrzymał chip, który umożliwiał mu odczuwanie emocji. To była czysta logika bez emocji. Obserwowanie świata bez odczuwania czegokolwiek. Ja to przez pół roku żyłem. Ale też zobaczyłem, jak byłem odbierany. Ludzie bardzo spięci się czuli. Prężyło to. Na przykład, że nie są w stanie odczytać zupełnie emocji z mojej twarzy. Spotkałem się raz z jedną dziewczyną tak na kawie, która się tam interesowała dziennikarstwem, czy już nawet zajmowała się dziennikarstwem. I dla niej na przykład ja zostałem dostarczony, ponieważ ona mówi, że w całym swoim życiu nie spotkała osoby, z której przez całe spotkanie nie była w stanie cokolwiek odczytać. Także ja miałem dostarczony ten okres w życiu, żeby doświadczyć totalnego braku emocji. Tylko, że ja wtedy to odciąłem po części świadomie. Bo ja uznałem, tak, jest to możliwe, więc spróbuję tego. I życie stało się cholernie jałowe. Później zmieniłem też jest, jak myślę, że jest, bo ja uważam się za wzrokowca, zacząłem, a co jakbym zaczął używać słowa czuję, kinestetyk? Zresztą, że słowa mają moc i każdy typ ma, oczywiście teraz nie wolno tego używać. Tak, ustawa to zabrania, żeby w diagnozowaniu ludzi nie używać wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk. Tak? Tak, gdzieś we wrześniu to weszło. Dokładnie, ale to nie urażaniu czyichś uczuć, nie szufladkowaniu. Tak samo nie można używać określenia, że ktoś jest upośledzony. No ale przecież każdy zna w tych systemach, ale któregoś używa w tym momencie więcej lub mniej. No, dokładnie, ale to chodzi... Ale to tutaj ja się tutaj akurat zejdę na chwilę na politykę. Ja się zastanawiam, dlaczego jest jak jest, ponieważ to wszystko jest budowane umysłem, to jest wszystko kalkulacja. Poprawność polityczna na przykład, która wynika na przykład z tych ustaw, bo tam jest przecież wszystko wypisane. Jest wyjaśnione, co się pod czym kryje. Kto będzie z normalnych ludzi, każdy, kto się z tym spotkał, wie, co to znaczy wzrokowiec, co to znaczy słuchowiec, co to znaczy kinestetyk. Jeżeli nie wie, to się gdzieś tam mu to wytłumaczy. A nikt nie będzie szedł w zawiłości nomenklatury i czytał ustawy, żeby się dowiedzieć, co się za tym kryje. Ja to podsumowałem w ten sposób, że w tej chwili jest więcej nomenklatury niż merytoryki. Tak ubrać słowa, żeby kogoś nie urazić, ale może ta osoba właśnie ma mieć dostarczone to, że jej można, jeżeli się uzna to, że to jest uraza dla niej, to jest jej interpretacja tej sytuacji. Dokładnie. Ma jej zaprężyć, ponieważ dzięki temu jest w stanie odnaleźć siebie. I zamiast tworzyć prawo, które działa, tworzy się prawo, które ma kogoś nie urazić. No, bo wystawili do tego te VAT, że już za usługi bierzemy od razu hajs, żeby można było wszystko robić, nie? Tak, na przykład. No, ale tutaj właśnie to jest to, ale też w życiu potocznym się zaczyna takie owijanie w bawełnę. Że akurat chodzi o to, co jest centralnie w tym kłębku bawełny. Robi się nomenklatura, że w końcu nie wiadomo, o co chodzi. Za niedługo to będziemy mieli nowy zawód, interpretator prawa. Przecież już jest prawnik. No ale trzeba zmienić prawnik na interpretator prawa. Bo się zaczyna, zamiast odtąd dotąd jest prosto, to zaczyna się wchodzić w interpretację. Jeden sąd tak interpretuje, drugi tak. Robi się skomplikowany świat. Może już jest obstawione 1000 albo 10 stanowisk pokolesiowskich. No może o to chodzi. Ale to z drugiej strony tak to wygląda. Tutaj właśnie też jest to, że to, co się dzieje na Ziemi, na planecie, to jest wypadkowa tego, jakie intencje wysyłają wszyscy ludzie na Ziemi. To jest wyciągnięta jakaś tam średnia, bo część osób wysyła, powiedzmy, medytuje, wysyła pozytywne wibracje, część sobie realizuje lęki i tutaj jest to, co się w całości dzieje, to jest wypadkowa myślenia wszystkich ludzi na planecie. Jeżeli ktoś się boi wojny, jeżeli odpowiednio liczna grupa osób zacznie się bać wojny,
to ta wojna przyjdzie, bo oni chcą tego doświadczyć. Dobrze, że ludzie są mądrzejsi i mają swoje rozrywki. Ja was przeproszę za chwilę bardzo. Jasne. Więc przepraszam, że to miałem dodać na początku, dodaję na końcu. Z chaosu wyłania się ład. Za niedługo będziemy kończyć, ponieważ i tak już trochę... Za niedługo znaczy za ile? Zdążysz. No i wrócę do tego, jak powstała tresura. Z nauki korepetycji angielskiego. Olek stwierdził, że Andrzej, żeby opowiadał o tym, co... co go interesuje. No i zaczął opowiadać o swojej drodze z filozofiami, z różnymi nurtami filozoficznymi, duchowymi. I mimo, że jak to określa, nie nauczył się, ale obydwoje się dograli, ponieważ zaczęli wymieniać doświadczenia w tym wszystkim. I w pewnym momencie padł pomysł, wiesz co, musimy z tym wyjść do ludzi. I zacznijmy nagrywać filmy. Zostały zorganizowane jakieś chyba ponad 2 lata temu spotkania, bo już teraz będzie prawie 2,5 roku. Zostały zorganizowane spotkania właśnie tego typu i po prostu zaczęto mówić o tym. I tutaj założenie jest takie. Po pierwsze, tabelka jest kręgosłupem, ponieważ jeżeli coś się powtarza odpowiednio ilość razy, to jest utrwalone. Więc jeżeli coś się powtarza pewną ilość razy w życiu, tak jak się na przykład powtarza do sprawdzianu, to wchodzi do głowy lepiej. Czasem wejdzie od razu, a czasami trzeba ileś razy powtórzyć. I też powtarzając pewne rzeczy na różne sposoby, tak jak tabelkę można zastosować do przeróżnej sytuacji. Nawet do tego, że kolejka wolno w sklepie się posuwa i ja akurat wylądowałem w tej, która idzie najwolniej. I wtedy można odnaleźć siebie. Zaraz, ale to ja się tak czuję. No na przykład obok stoi osoba, która jest totalnie wyluzowana, więc można już na zasadzie kontrastu. Dobra, ale tej osobie to nie przeszkadza. Dlaczego mi to przeszkadza? Bo boję się na przykład, że się spóźnię gdzieś, albo bo boję się że właśnie takich tłumów. Zawsze się może coś znaleźć. Aha, dobra, przyznaję to przed sobą. I już w momencie nawet zauważenia siebie nadchodzi spokój. Już się inaczej odczuwa tą emocję. Zaczyna się ją jakby, bierze się ją na ręce, obserwuje się ją i już się wtedy inaczej człowiek czuje. To już dużo daje. I wtedy jest, tu jest powiedzenie australijskich surferów, zaufaj procesowi, zaufaj fali. I faktycznie w momencie, kiedy jest ciężko, pojawia się zaufaj procesowi. Wiara. Zaufaj procesowi. Że to, co się dzieje, dzieje się tak, jak miało się dziać. Jestem tu, gdzie miałem być. Jeżeli mam gdzieś dotrzeć, mam się spóźnić, to się spóźnię. Jeżeli mam dotrzeć na czas, to przestrzeń w momencie, kiedy wyjdę z tej kolejki, dostarczy mi taki zieloną falę na światłach. Też tak miałem nieraz. Ja na przykład mam coś takiego, że zawsze jak przejeżdżam, mam taką zieloną falę, to... Dziękuję. Do tego sygnalizatora. I czasem jest właśnie tak, że po prostu jedne, drugie, trzecie, czwarte, piąte światło, po prostu sobie jadę przez miasto. Ale czasami możemy być zatrzymani przez te czerwone światło, żebyśmy się rozglądnęli i coś zauważyli. Albo żebyśmy na przykład po prostu odetchnęli. Możliwości mogą być różne, możemy do tego dochodzić. Kwestia zaufać. Ponieważ w momencie, kiedy ufamy... Parę dni temu z NTV, niezależnej telewizji, oglądałem wykład dotyczący jakby modelu... Nie, jest najmniejsza telewizja na świecie, NTNS, ale też jest NTV. To jest już taka większa telewizja. Oni publikują właśnie przeróżne rzeczy. Akurat było ze spotkania z wakacji, chyba musiałbym sprawdzić, odnośnie mechaniki wszechświata. I tam bardzo mnie to bardzo ciekawie było odnośnie umysłu, że umysł wyciąga pewne statystyczne rzeczy, że żeby znaleźć się w tu i teraz, umysł najpierw musi rozważyć to, co było, uporać się z tym, co było, wyjść do tego, co będzie, jeżeli się upora z tym, co będzie, wyciągnie z tego jakieś wnioski, czyli upora się na przykład z lękami z przeszłości,
czy może bardziej ze smutkiem z przeszłości, bo to bardziej przeważnie smutek jest na podstawie tego, co już nastąpiło. Nawet jeżeli to było 2 sekundy temu, to już jest przeszłość. Więc jeżeli wracamy do czegoś i czujemy smutek, to jest przeszłość. Najczęściej takie rzeczy są w przeszłości. Jeżeli umysł się z tym upora, okej, to na przykład było po coś, dostanie jakąś informację, wyjdzie w przyszłość i zobaczy, że czegoś się... Obawiamy się przyszłości, bo przeszłości jak mamy się obawiać? Więc w momencie, kiedy ma ogarniętą przeszłość i przyszłość, dopiero umysł jest w stanie się znaleźć w tu i teraz. Bo się przestaje przejmować przeszłością, przyszłością, jest w stanie zauważać to, co się dzieje w danym momencie, to, co czuje w danym momencie. I tutaj też jest właśnie pójście na skróty. Ufam temu, co było i ufam temu, co będzie. Mam wiarę, że to jest po coś. To jest skrótowe ogarnięcie przeszłości i przyszłości. Żeby się znaleźć tutaj. Okej, okay. Tu jest wieszak, wiszą ubrania. Mamy piękne molo, żaglowiec. I można na przykład się skupić na tym, jaki jest wystrój pomieszczenia, nie myśląc o tym, co jeszcze było 5 minut temu, co mam zrobić, co mam ugotować. Wyjdę stąd, zacznę gotować, to będę wiedział. Będę miał coś zrobić, to będę w tym momencie, w którym mam to zrobić, będę wiedział, co mam zrobić. Ja ufam czemuś takiemu. Na przykład ufam, że jeżeli czegoś nie wiem, to w momencie, kiedy mam się dowiedzieć i będę miał coś zrobić, zostanie mi dostarczone albo poprzez film, albo poprzez kogoś informacja, jak to zrobić we właściwym momencie. W najwłaściwszym, jaki może być. I najczęściej tak jest. Wtedy przestaje się bać braku informacji, że nie będę czegoś umiał. Mieć oczy i uszy otwarte. Dokładnie. Dokładnie tak. Trzeba umieć zauważać to, co jest nam dostarczane. No i wyszli Andrzej z Olegiem do tego. Andrzej jest informatykiem, Oleg jest tłumaczem, gdzie ma właśnie niesamowitą zdolność tłumaczenia w locie. Nawet nie musi czekać, aż ktoś skończy mówić, tylko on jest w trakcie. I gdy ktoś mówi, jest w stanie symultanicznie tłumaczyć. I to na kilka języków. Więc zajmuje się tym, choć ostatnio stwierdził, że jednak tresura to jest to, co go kręci. Chce się tym zająć w 100%, oddać na 100%. I cieszy mnie to. Ja w sumie też chcę się właśnie zająć takimi rzeczami. Też już trochę sesji przeprowadziłem takich indywidualnych, żeby komuś pomóc. Mimo, że czasem bywają burzliwe, to jednak tutaj mój męczennik się cieszy, bo z reguły dziękuję, jest na końcu. Mimo, że w trakcie, kiedy jest burzliwie, tu staje heretyk i obrywa te razy, te wszystkie nerwy na niego spadają. Okej, okay, dajesz. Tylko tyle masz? A jak już człowiek się wyzłości, to wtedy emocje jak opadną, zaczyna się proces leczenia. Akurat u mnie te sesje z reguły wyglądają na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy człowiek się już wyzłości, otwiera się przed sobą naprawdę. Kiedy już jest wybuch, energia zostanie uwolniona, ta, którą sobie dusił. Tak często jest na przykład w kłótniach małżeńskich. Najpierw trzeba wykrzyczeć sobie wszystko w twarz, a dopiero potem jest proces, gdzie się siądzie i zaczyna się merytoryczna rozmowa. Ale dlaczego? Dlatego, że po prostu praca z emocjami, przekonania, o których mówiłeś, to jest jeden szkielet, który mamy, ale i to, że my kontenerujemy nasze emocje, bo nie potrafimy ich uwolnić, albo nie umiemy ich wykorzystać jako energii. Dokładnie. Tak, i to jest... I tworzymy odwrotny proces, niż powinien być. Tak, bo zamiast... To, co powinniśmy się nauczyć, to właśnie zarządzać sobie emocjami po to, żeby inaczej się żyło. Zgadza się. Ale o tym mówi Goleman. Daniel Goleman napisał mnóstwo ciekawych rzeczy na temat właśnie inteligencji emocjonalnej i racjonalnej. No właśnie akurat koleżanka teraz dorwała książkę o inteligencji emocjonalnej. Akurat to jest jakieś Justyny. Wiem, że to jest... Kurczę, nie pamiętam tego wydawnictwa. W razie czego, jakby ktoś miał pytania, to podam informację, ale są różne książki, zresztą nawet Mateusz Grzesiak dużo o tym mówi. Inteligencja emocjonalna. Żeby emocje nie rządziły nami, tylko żebyśmy emocje wykorzystywali jako narzędzie. Bo w momencie, bo tak samo, gdy Szambo jest zaniedbany... Okej.
Już chyba przypuszczam, że się uruchomił proces myślowy jaki. Nie, mam swoje odmienne poglądy na pewne tematy, które tu były poruszone. I dobrze. To może później, jak będzie czas. No. W każdym razie to jest akurat, ja to porównuję do szamba, które wybiło. Szambo, które nie jest odpowiednio zarządzane, w końcu wybije. Jest smród niesamowity. Jest kupę sprzątania. Nie jest zrobione, ale po też może być. To nigdy by nie wybiło. Taka jest prawda. I to jest właśnie podstawowy błąd. Mamy fundamenty źle uformowane. Tak. Żyjemy, tak jak mówisz, w tym Matrixie, ale to specjalny zabieg, bo o to chodzi, żebyśmy byli siłą, którą się po prostu wykorzystuje. Na przykład. Jeżeli, wiesz, to jest właśnie też kwestia przekonań. Ktoś... Im więcej wolnych ludzi, tym mniej systemu, tym mniej złodziei w białych rękawiczkach, no przecież nie pozwolisz sobie na pewne rzeczy. A kto sobie pozwala? No ale to też jest, ale to też jest kwestia tego, że ludzie na przykład się bali, że będą złodzieje w białych rękawiczkach, więc stworzyli tych złodziei. No ale są. A urząd skarbowy? No ale to tak naprawdę wszyscy stworzyliśmy to myślami, czy nasi rodzice, i to jest kwestia też, kto to rozwiąże. Uzmysłówmy sobie, że... My się rodzimy w tej bajce, my tylko zasilamy energetycznie ten bzdet. Po prostu tu jest ten problem, że my myślimy, że tak jest, jak nam powiedzieli, że jest. No jest, jak myślisz, że jest, dokładnie. I to jest... kto ma odwagę mieć oczy otwarte i uszy, zobaczyć, że cholera, coś mi się tu nie zgadza. I robić swój własne dochodzenie, taki eksperyment, jeden, drugi, trzeci, przyglądać się, patrzeć i w końcu, jak puzzle, które układasz, wyłoni się obraz. No ale to jest właśnie odnalezienie siebie. Zaraz, ale mi to nie pasuje, to nie jest zgodne ze mną. A dlaczego to tak działa? A czemu to jest tak zorganizowane? Największą bronią są wątpliwości i tutaj nawet, ale największe wobec siebie. Dlaczego mi to na przykład pręży? Żyję w kraju, w którym na przykład ZUS jest obowiązkowy. Dlaczego na przykład mi pręży to, że ja go nie chcę płacić? Dlaczego to, że go muszę płacić? Czy pręży mi przymus płacenia? Czy pręży mi przymus kwoty, którą mam płacić? Bo są osoby, które tak opłacą, bo mają na to i im to wisi. Właśnie, bo widzisz, kiedy masz głodą rację i ty całą swoją energię zużywasz na to, żeby po prostu zasilić tylko to, co właściwie już nic nie zostaje, no to dzieci nie chce cokolwiek innego robić. I wtedy też nie masz siły myśleć i być twórczy i wolny od tego wszystkiego, bo byś powiedział, a po co ja mam zapieprzać na to wszystko, skoro i tak nic nie mam? Jak mogę równie dobrze leżeć pod drzewem, też nic nie mam. A dlaczego nie stworzyć sobie sytuacji, w której na przykład robię mniej, a zarabiam więcej i ZUS jest dla mnie tyle? Ewentualnie. Bo to właśnie o to chodzi, żeby przejąć intencje, zauważyć, że... Bo w momencie na przykład, kiedy czujesz opór przed płaceniem ZUS-u, boję się, że będę musiał go płacić i nic mi nie zostanie, to co dostaniesz? Taką pracę, w której zarobisz tylko na ten ZUS, na przykład prowadząc działalność. Zarobisz tylko tyle na ZUS i zostaniesz z niczym. No. Albo w ogóle zostaniesz z długami i jeszcze ci narosną odsetki i wszystko. Często się to zdarza. Dokładnie. Ale na przykład ja zauważyłem, że co ostatnio też zauważyłem, że dużo mojej takiej wewnętrznej wartościowania, na przykład mojej miesięcznej pracy, płaca minimalna. To jest zabójstwo takie mentalne. Jak się do niej zaczyna odnosić, bo koleżanka ostatnio właśnie stwierdziła, że dla niej ona by chciała zarabiać dużo pieniędzy, ale uzmysłowiła sobie, ale zaraz, przecież ona dostawała propozycję ciągle pracy za najniższą krajową, tą minimalną, ale ona wewnętrznie czuła, że to jest dużo pieniędzy, ona chce zarabiać dużo pieniędzy, więc minimalną. Taki ciąg myślowy się stworzył w jej świecie. Ja na przykład też miałem sytuację, kiedy jednej znajomej zapytałem, tak dyskutowaliśmy też o zarobkach, i właśnie ona tak nie czuje się właśnie, że zarabia na tyle, ile powinna zarabiać. I zadałem pytanie, a co jakbyś zarabiała miesięcznie 6 tysięcy? Co? Przez pół roku. Dokładnie, na początku było ok, potem też byłoby za mało. Ale nie, ale wiesz co, no ale 6 tysięcy już można żyć godnie. Tylko, że tutaj to jest właśnie to, że ludzie boją się mieć taką kwotę. Na przykład. Dzień dzisiaj nie byłem, tylko w Polsce, no dziwne. Tylko, że wiesz, na przykład ludzie wyjeżdżają tam, pracują za granicą, dużo płacuje za tą minimalną. Często... No, ale i tak... Ale to jest cały czas minimalna płaca. 6 na polskie, no minimalna cena, no to... No ale ceny, no niektóre są takie same, niektóre może niższe, niektóre wyższe. No to prawda. Jest to... Ile zarabiamy, to jest tylko... To jest, ale tak naprawdę nasza indywidualna sprawa. Oczywiście.
dlatego na przykład w sesji indywidualnej jest pytanie, czy jesteś gotowy zapłacić za tą sesję tyle, ile jest warta twoja godzina pracy. I później jest pytanie, ile jest warta twoja godzina pracy, żeby zauważyć, jak wyceniamy siebie, swoją pracę. I to też jest ważne uzmysłowienie sobie, bo w momencie, kiedy cenimy siebie nisko, to jest przekonanie, które dostajemy z przestrzeni. To jest intencja, która idzie w przestrzeń. I kolejne zauważenie siebie. Tabelka miłość. Mam odwagę przyznać, że się za nisko cenię. I mam wiarę, że jeżeli zmienię to przekonanie, jestem w stanie zapracować na większe pieniądze. To nie chodzi o pieniądze, to chodzi o wszystko. O to, kim jesteś. Ale to też chodzi o energię, bo... Dokładnie, zobacz, że dostajemy właściwie to, na co okej, po dobroci jesteśmy w stanie się zgodzić. Ale to jest nigdy a po złości? To jest wszystko, cokolwiek. To jest mieszkanie, partner, co tylko nas otacza. Zawsze jest nasza zgoda jakaś, na minimum. Jakbyśmy powiedzieli nie, w końcu ci wszyscy, którzy gdzieś tam się godzą na ten minimum, stwierdziliby, że godzą się tylko na to, co tak naprawdę chcą, to by znaleźli swoje bratnie dusze, nie taka prawda jest, bo nikt by się gdzieś za minimum te po prostu nie siedział w tym czymś, co nie jest właściwe, tak? Tylko wiesz, w momencie, okej, masz określone minimum i to też może być dobry punkt wyjścia. Tylko od czego zależy maksimum? Od niczego, nie ma maksimum. No właśnie, to zależy tylko od naszej wyobraźni. My ustalamy próg maksimum. I nawet... Tu warto zobaczyć, o czym ja marzę. Czy ja w ogóle marzę? Czy ja mam marzenia? Czy ja po prostu zapierdzielam jak ten chomik w kołowrotku, żeby wyrobić to minimum? Ale czy ja mam marzenia? Więc tutaj też można sobie tak zadać pytanie czasami, czy ja mam marzenia? Czy kiedy ja ostatnio marzyłem? W jakich warunkach? Jakie to, o czym marzyłem? Co ja to, że marzę, to mam. Wszystko, co marzę, o przecież mam. I bardzo dobrze. Dokładnie. I... Będę to prawda była. Dokładnie. Powiedz sobie moje wnuki, a będziesz wiedział. jeżeli taka jest wykładnia, ja nie wnikam, ponieważ dokładnie. Moja wykładnia jest zupełnie inna. No, ale ważne, że, ważne, że pani... Starcie, nie dziwi, dla wszystkich starczy. Akceptuję twoją i na moją tę... Ale właśnie każdy ma swój wyznacznik szczęścia i dąży do niego. Właśnie, jeśli się nie zgodzimy na mniej, to dostaniemy to, co chcemy. I dla każdego starczy, bo każdy jest troszeczkę inaczej. I najważniejsze, pozwolić energii płynąć. Bo czasami to... No, ostatnio właśnie wczoraj kolega mi podsunął odnośnie pieniądza, bo pieniądz jest ekwiwalentem energii, który bardzo uniwersalnie można zamienić. Można popłynąć. Ja tak mówię, że jest to ekwiwalent miłości. Można popłynąć. Też, jeżeli ktoś chce kupić miłość... Nie kupisz miłość. A nie w takim sensie, nie, że jeżeli pieniądz idzie od ciebie z miłością, to i do ciebie wraca bardzo szybko, on po prostu płynie bez całego... Tak, no bo tak naprawdę wszystko, co jest wypełnione, wypełniona jest przestrzeń, to jest energia miłości. Tylko w momencie, kiedy się zaczynają, że tak powiem, negatywne rzeczy, to w momencie, kiedy się zaprzecza tej energii, się tworzy przeciwstawieństwo, dual. My nadajemy charakter, tak. Plus albo minus. Dokładnie, nasza energia podąża za naszą uwagą i my nadajemy potencjał, dualizm. I tak samo my, bo jest tak, że niektórzy właśnie mają problem z tym, że dzieje się w życiu to, co gdzieś sobie zażyczyłam. Numer polega na tym, że jeszcze jest coś takiego jak postawa pasywna i aktywna, kolejny dualizm. Ja się chwilę nad tym zastanawiałem i tak stwierdziłem, że albo jesteśmy w formie aktywnej i wysyłamy intencje zgodnie z nami, albo jesteśmy w formie pasywnej i przestrzeń dostarcza nam sytuację, gdzie my na przykład komuś dostarczamy czegoś, a tak naprawdę naszą formą aktywną jest lęk. Może być forma aktywna, idziemy w marzenia i ufamy temu, że dotrzemy do nich, albo przynajmniej nawet proces docierania do tych marzeń będzie fajny, albo kierujemy się naszymi lękami. Czyli albo idzie stąd, albo idzie stąd. A tak naprawdę to, co ja uważam, to kierunek nadaje, tu jest nasz kompas, a tutaj jest nasz ochroniarz, który nam mówi, sorry, zaczekaj, tam może być to. Chcesz iść na pewno tamtędy? Tak, chcę. Czujesz się przygotowany? Tak, okej, idziemy. Podejmuję ryzyko świadomie. Gorzej, że większość nas jest na co dzień na nie.
Wiesz co, i to też jest jakby powiedzmy wybór tych osób. Skoro chciały doświadczyć tego w tym życiu, trzeba... Ty jesteś silny ochroniarz, żadnej imprezy porządnej nie... Na przykład, no bo umysł chroniąc nas zablokował serce i to już jest czysta kalkulacja. Ja już zaczynam jakby też intuicyjnie wyczuwać, kiedy to... No to też w Human Design znalazło swoje odzwierciedlenie. Kiedy ja po prostu mam nosa do czegoś, co jest fałszywe. Kiedy coś śmierdzi, że jest udawane. Ja to od razu... Ja to jestem... Każdy nas to ma, tylko trzeba sobie to pozwolić. Ma takie wrażenie. To znaczy nie każdy ma tą cechę taką jakby wrodzoną. Znaczy może tak, inaczej to działa. Człowiek taki jest po prostu i to ma. Tylko że żyjąc w tym matrixie po prostu ty nie wiesz, czy ci wolą takie rzeczy po prostu posiadać i mówisz nie chcę tego mieć, albo na święty spokój po prostu. Ale też... normalny. Ale to jest pytanie, czy sobie pozwolisz. Bóg nam dał wolną wolę, jeżeli się wierzy w Boga. Ale tak czy siak, czy wierzysz w Boga, czy nie, zawsze masz wolną wolę. Bo to ty decydujesz. I ja zawsze tutaj zadaję takie pytanie. No to powiedz mi z punktu widzenia człowieka, kim jest Bóg? Jak określić boskość człowieczeństwem? Bo mamy oczy, uszy i zmysły przypisane człowiekowi, tak? I nie możemy opisać czegoś, co wykracza nas. Więc nie ma sensu na tym rozmawiać. Tak naprawdę, tak uważam. W tym momencie każda religia się powinna skończyć. Po prostu. Każdy bierze to, co chce, bo tak naprawdę to jest tylko totalnie indywidualne. Bo nie jesteś w stanie tak samo... Zgadza się. I tu, co chciałem powiedzieć, nie zgadzam się z tym, że słowa mają moc. Nie mają żadnej mocy. Nawet nie mają żadnej, nie są informacji ze sobą. One tylko się odwołują, są drogowskazami do tego, co jest w nas. Bo gdyby nie nosiły informacje, prosta sprawa. Umielibyśmy słowami opisać komuś, kto nigdy nie widział koloru czerwonego, koloru czerwony. A jesteśmy w stanie to zrobić? Zielony, żółty, pomarańczowy, jesteśmy w stanie to zrobić? Nie. Całe mnóstwo jest informacji apriorycznych, które wynikają z nas. I gdyby język umiał przekazywać nam te informacje, to moglibyśmy każdemu, nie wiem, kosmicie, który nie widzi nigdy czerwonego, opisać kolor. Ostatnio spotykam się z taką osobą, która jest osobą niewidzącą i potrafi sobie wyobrazić kolor. Bo ktoś jej to opisał, więc nie zupełnie się z tobą zgadzam. Ale i tak nie wie, czym jest czerwony. W jej świecie ona wie, czym jest. I to jest zupełnie coś innego niż w naszym świecie. No i co z tego? No ale to jest jej świat. To jest jej świat. Dobrze, ale język w tym momencie nie niesie tej informacji, bo gdyby niósł tę informację, zawsze każdy miałby takie same z tym wrażenia. Po prostu. No nie może mieć takie same wrażenia. No bo język nie niesie informacji. Zgadza się, ponieważ język jest martwy i tyle. My tylko przypisujemy mu znaczenia. Jak pojedziemy do innej kultury, albo spotkamy się z kimś, kto mówi zupełnie innym językiem, nie będziemy mu pewnej rzeczy w stanie wytłumaczyć. Musimy uzgodnić język wspólną jakąś tam. A ty mówisz zupełnie innej rzeczy. Nie, o tej samej cały czas. O nośniku informacji, jakim jest język. Ale język ma różne tony i w różnych kulturach ma różne brzmienie, więc nie możemy powiedzieć... Mowa! Wibracje! Tak, jak najbardziej. Ale słowa się kryją w nas. Języka, a będę ci pewne gesty czy tam słowa mówić bez słów. Zgadza i się, dlatego że to jest w nas, a nie język, nie niesie informacji. Ale mówię słowa wypowiadane, manifestacja energetyczna, ponieważ idzie wibracja w przestrzeń. Prawda. W tym, że jeżeli ktoś... operuje w innym systemie znaczeń. Swojego działania. A dlatego ma, że my żyjemy w tym systemie i to rozumiemy. Ale pójdźmy do, nie wiem, pójdźmy do Afryki, do jakiegoś prymitywnego plemienia i powiedzmy mu cokolwiek z naszego działającego języka. Patrzy na ciebie, no i co? Bo nie rozumiem. Powiedz jeszcze komuś, kto... Ale powiedz to samo w jego języku, to zrozumie. W jego języku... Jeżeli wyrazi wolę... W języku nie istnieją nawet takie słowa, jak u nas istnieją. Ale to jest cykl. No to wyjaśnijmy komputer, komuś to nigdy go nie widział. Nie jest to możliwe. Po prostu nie jest to możliwe. Znaczy pierwsze to musisz zobaczyć w jego świat. Jak? Żeby mieć punkt odniesienia, porównanie. Komuś komputera, jeżeli go nie widział? Oczywiście. To ja w ogóle są stworzony komputer. To jest inne pytanie. No właśnie, komuś się pojawiła idea, która została zmaterializowana. Ktoś komuś opisał, wiesz co, zróbmy to tak, a może to trzeba tak. Jest to fajne narzędzie, ale nie dla nich. Oni tego nie potrzebują, żyją w innym świecie. No, że, ale... Dlatego nie znają tych słów, tylko, nie wiedzą, co się tam kryje. I moglibyśmy używać wspaniałego, cudownego języka, nie wiem, modern, citizen, nie wiem,
idealnego obywatela, który pięknie się wysławia, dla niego to będzie, nawet gdyby znał te słowa, to i tak to będzie papka, okay. W większości momencie będzie pi, 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 tyle. Tylko tutaj jest jedna rzecz. Chodzi o to, czy te słowa mają moc w naszym życiu. To, co ty wypowiadasz, możesz nawet powiedzieć w przestrzeń. Chodzi o to, że one w pewnym momencie się zamanifestują z powrotem. Nie. Ponieważ ty, ty rozumiesz to, co wyrażasz. I ty, mówiąc na przykład, masz intencję zawartą w tych słowach. My mamy intencję. Tak, ale manifestujemy intencję, ubierając to w falę energii werbalnej. Bo na przykład nie robimy tego w inny sposób. To jest najprostszy system komunikacji między nami. Najprostszy, ale najbardziej prymitywny. Niekoniecznie. Oczywiście, że tak. Wiesz co, ale to też jest sposób interakcji z materią. Dobra, prosta sprawa. Kochaj się słowami. Jesteś w stanie to zrobić? No zrób. Nie, okochaj się słowami. Poczuj to wszystko. Jesteś w stanie to zrobić? Jestem. W moim świecie jestem. Ja nie jestem w stanie kochać się słowami. No widzisz, to jest właśnie twój świat. Nie jestem w stanie poczuć tego samego, nie wiem, opisując sobie co... Wtedy, kiedy to przeżywam i słowa nie mają znaczenia. Ale co chcesz przeżywać? Cokolwiek. Emocje też umykają ujęciu słowami. Ale przecież... Nie, trochę odleciałeś. Posługujesz na kategorię, no ale dobrze, zostawmy. Okej. Okay. No. Dalej to jest to samo. Ja to rozumiem. Emocja to nie jest słowo. A słowo to nie emocja. Ale kto powiedział, że to jest właśnie to nic, tak, dokładnie. Tak zrozumiałam. No to właśnie, to bardzo źle, ponieważ to jest zupełnie inna rzecz i mówię, że nie da się tego ująć słowami. Więc nie da się ująć słowami. Nie powiedziałem tam, że się da. Właśnie powiedziałem, że się nie da. To miałem na myśli. Więc nie wiem, kto to zbłądził. Ale zawsze można stworzyć słowo, którego wcześniej nie było, które opisze to. Zgadza się, ale tylko wtedy, jeżeli ktoś też doświadczył tego doświadczenia, bo jeżeli nie, to będzie dla niego tylko słowo, które nie zawiera informacji. No ale, to, że... no, ale właśnie, to jest zachęta, żeby doświadczać. A no jesteśmy tak. Tutaj po to, żeby właśnie doświadczać. Najwięcej kłopotów sprawia nam komunikacja, ponieważ tak. Najwięcej rozjazdów. Dlatego, i najważniejsze... Bo słowa nie zawierają informacji. Jeżeli idą stąd, tak. Ja uważam energię serca za Wi-Fi, które niesie też informacje. To wtedy nie potrzebujesz słów. Potrzebujesz. Nie potrzebujesz. Nie, ponieważ część receptorów jest związanych też z ciałem fizycznym. Prawda. Ale... Jeżeli trafisz na kogoś, kto jest energetyczny, jesteś w stanie telepatycznie się porozumiewać, spoko. Jeżeli trafisz na taką osobę i sam jesteś w stanie to robić. No telepatia jest faktycznie wyższym językiem, można się łatwiej komunikować, dokładnie. Jeżeli ktoś wierzy w telepatię i to w wierzy, życiu tej osoby... To już jest naukowo udowodnione, no przepraszam. Ale są osoby, które temu negują i w świecie tych osób właśnie o to chodzi. Jest jak myślisz, że zawsze masz rację w swoim świecie. Bo oglądają telewizję dużo. To już, dlaczego to się odbywa, to nie dyskutujemy z przestrzenią. Ona... A co robimy? Co teraz dyskutujemy? Nie, dyskutujemy tak naprawdę ze sobą. Matrix... I to, co, nie wiem, twoja koncepcja, czy koncepcja Andrzeja i Jolka, o tym właśnie mówi. Ty powinieneś wejść właśnie w interakcję i w komunikację z otaczającym świeciem i tymi wszystkimi systemami, żeby zobaczyć tak naprawdę, czym są. No tak, ale żeby się... Nie potrzebujesz nawet słów do tego, żeby tego określić. Problem tylko, że kiedy chcesz powiedzieć o tym komuś, drugiemu człowiekowi, to potrzeba się nam jakoś skomunikować. I słowa są najłatwiejsze. Co ty... Tyle. Albo aż. Natomiast pójdźmy dalej. Jeżeli jesteś z kimś blisko, tworzycie jakąś więź emocjonalną, zobacz ile emocji, ile uczuć jest, nie da się tego nazwać słowami. Pod warunkiem, że serce jest dopuszczone do głosu. Ponieważ ono generuje pole energetyczne człowieka i to w tym polu są zawarte informacje. Zgadza się, a gdy tego nie ma, to zobacz. Kończy się to tak właśnie, jak wspomniałem tym dzisiaj. To strata czasu. O kolejni idą przed ołtarz po to, żeby stracić czas, nie? Czy tam prawdziwego siebie. Ale to jest tylko przekonanie. Właśnie to, ale będziemy... to jest właśnie wtedy, kiedy... Nie, to nie jest przekonanie, taka jest rzeczywistość. Bo my zawiązujemy związki często nie właśnie poprzez serce, tylko poprzez właśnie rozum. My tego nie rozumiemy, nie ogarniamy. Po prostu rozmawiamy na ten temat. No,
dlatego też tutaj się spotkaliśmy po to, żeby właśnie też wymienić pewne koncepcje. Każdy, ja sobie was stworzyłem po to, żeby... Chciałbyś. Ale okej. W moim świecie tak. Tu jesteśmy w takim gronie, jakie miało być. Ufam temu. Pojawiły się ciekawe rzeczy. Z niektórymi się zgodzę, którymi na przykład przedstawiłeś. Ty się nie z częścią może zgodziłeś z moimi... Nie, ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, tylko dodaję do tego inną nutę, wiesz, troszeczkę... No i twoja wibracja inaczej brzmi. Twój dźwięk inaczej brzmi. Najważniejsze to jest to, żeby odnaleźć siebie i zauważyć, co my tak naprawdę sobie zamawiamy i żeby zacząć kontrolować swoje życie, być odpowiedzialnym za to, co wysyłamy, bo jeżeli wysyłamy z tyłu głowy, z podświadomości intencje, z których sobie nie zdajemy sprawy, to nie mamy kontroli nad swoim życiem, mimo że my to robimy. Ale robi to coś, nad czym nie mamy panowania. Ale dopiero kiedy nasza uwaga podąży za tym, jesteśmy w stanie nad tym przejąć kontrolę. I głównie o to chodzi. No, także siulnięty królik wyłonił się z chaosu. No, zaraz zamykają, więc będziemy kończyć. 22. A co to za knajpa? Jest z reguły do tego, no dobra. Chyba, że idziemy jeszcze gdzie indziej. Ale myślę, że też już, tak powiem... Teraz mi jeszcze powiedzcie, jak bardzo was wymęczyłem. Jako męczennik, ja wiem, że potrafię zamęczyć. Nie no, złamaliśmy ten kod, ponieważ doprowadziliśmy do dyskusji, więc to nie było aż takie mocne. Była szansa przemyślenia i powiedzenia swoich rzeczy. Myślę, że jeszcze każdy z nas to przemyśli po spotkaniu. W każdym z nas coś się obudziło i jakieś refleksje się pojawią. Czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, pojawią się refleksje, więc każdy coś znajdzie, odnajdzie tą nutę, która jest zgodna z nim. Albo z nią. Tacy, że tutaj tak pół na pół. Co się przejmujesz słowami? Wiem, o co chodzi. A ja, dla mnie słowa mają znaczenie. Ja nie mówię, że nie mają znaczenia. Ja mówię, że nie mają moc. Ja mówię, że nie noszą, nie niosą informacji, to jest zupełnie co innego. No dla mnie niosą. Dla mnie na przykład niosą informacje i intencje. Tak, a słowo stało się ciałem i dlatego dla mnie słowo ma moc, ponieważ słowo wypowiedziane w odpowiedni sposób może się zamanifestować po prostu w moim życiu tym, co ja sobie zażyczę. Wystarczy, że powiem do kogoś, wiesz co, chciałbym to, to i to. Podam przykład pluszowego Buddy. Chłopaki sobie wymyślili, że chcieliby dostać pluszowego Buddę. Dotarł do nich z Wielkiej Brytanii. Były osoby, które to wysłuchały, które poszukały. I pluszowy Budda jest teraz... Może to była tylko metafora, ten pluszowy Budda. No, jest materialny, więc z materią się nie dyskutuje. No nie, o cholera jasne, nie to miałem na myśli. Ale dobra, biorę. No, ale biorę. Mam pluszowego Buddę i ufam, że jest taki, jaki miał być. Nie, jak ufasz, że taki, jak miał być, to znaczy, że już się dopełniłeś, to właściwie nie masz czego tu szukać. Nie, to jest jeden... Człowiek będzie ciągle głodny, uważam. No ale przecież to jest okej. Okay. Ten apetyt został zaspokojony, idę próbować nowych rzeczy. No? Nie będę. Wiesz, to mówisz tak, jakby było jedno danie na świecie. Nie. Nie, mówię to, że na przykład gdybym myślał, mając na myśli proszę Buddha, zupełnie co innego myślał i tak poprzez siebie, wiesz, zobaczyłem, zostałbym tego miśka, fajnie, cieszę się i poszedłbym szukać tego Buddy, którego chciałem, nie? Sam na własną rękę, gdzie indziej, nie? Tego pluszowego. No ale to widzisz, to Olek sobie zażyczył ze swojej intencji, ze swoich potrzeb. Ty byś sobie zażyczył to samo z innych swoich potrzeb, byś coś innego dostał. Trafiamy do setna. Trafiamy do setna właśnie, do podstaw, do fundamentu. A mieliby włożone czas na pluszowego misie. Buddę, przepraszam. No ale właśnie, to jest to, że... Ale to jest to, pojawia się popyt, robi się podaż. No, właśnie to jest to. Jest popyt, w pewnym momencie pojawia się podaż. Niekoniecznie od razu, czasem pewne idee się pojawiają w danym momencie, a podaż pojawia się kilka lat później. Masz rację. Zaraz zalewają nas plusowi Buddha z Chin. Ale nie takiej jakości oczekiwaliśmy. Zawsze możesz uszyć swojego i mieć takiego, jakiego chcesz. I o to chodzi. Uszyć
No, ale są osoby, które chcą dostać, które chcą kupić, a są, które chcą, sobie uszyć. No, patrzcie. I każdy niech dostanie to, czego chce. Ja się nie boję tego kurira, co przychodzi. Ja się boję, że... Nie boję się, że dostanę swoją paczkę, patrzę, o nie! Znowu się dałem narobić na te obrazki. Tak, szajs. Dobra, spróbuję tego, gdzie indziej tego samego. I z czym kończysz? Jeżeli nie będziesz wyrzucał, będziesz miał największą kolekcję pluszowych buddów na świecie. Jeżeli tego nie potrzebujesz, zawsze możesz przekazać komuś, kto tego chce. I uszczęśliwisz tego człowieka najbardziej na świecie. A najlepsze to, że on, jak mu się złudzi, to dużo Budda też komuś przekaże. Dokładnie. I pluszowy Budda będzie niósł szczęście. Bo dzięki temu, że dajemy Buddów za darmo, przy naszym przyjaciołom i przyjaciele dają moim przyjaciołom, okazuje się, że ten system umiera, bo on jest żywiony. On się nie żywi ideami, on się żywi naszym potem i krwią. I pluszem. A jak my nie, widzisz, a jak my nie po prostu nie pracujemy w strukturach tego systemu, żeby kupić tego Budda za każdym razem, żeby został w domu i leżał, tylko go dajemy za darmo, to się okazuje, że ta idea jest najważniejsza, a system po prostu nie żywi się ideami. On po prostu umiera i się przekształca na tak, jaki chcemy. Utopię. Następny odcinek. Michał zadał nam takie pytanie, czy tak za bardzo się zanudził, a on czek ma, to dziękuję. Dziękuję. Ale co jak co? Wszyscy są uśmiechnięci. Dobra.